W miejsce zburzonego budynku, w którym ostatnio była filia Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej przy ulicy Gdańskiej, budowany jest nowy obiekt. Będzie to część kompleksu Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2. Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2 funkcjonuje od ponad 4 lat w dwóch obiektach – przy ulicy Gdańskiej i w dużym przedwojennym gmachu przy ulicy Południowej. Władze Tczewa chcą to zmienić. Po wybudowaniu nowego skrzydła kompleks szkolny przy ulicy Gdańskiej będzie wystarczający na potrzeby dwójki. Obiekt przy ulicy Południowej być może znajdzie nowe przeznaczenie. Miasto będzie próbowało sprzedać tę nieruchomość. Pomysł ten spodobał się dyrektorowi dwójki Robertowi Krasce. W tej chwili szkoła funkcjonuje w dwóch budynkach, w budynku przy ulicy Gdańskiej, gdzie się znajdujemy, oraz w dawnym gimnazjum na ulicy Południowej. I to organizacyjnie troszeczkę nam utrudnia pracę. Dodatkowo oba budynki są troszeczkę jakby za duże na potrzeby bieżące szkoły. W momencie, kiedy zostanie wybudowane nowe skrzydło, będziemy mogli pracować w jednym budynku, wszystko będzie na miejscu. Zarówno dzieci, ani nauczyciele nie będą musieli się przemieszczać podczas lekcji. Rozbudowa SSP2 trwa od kilku miesięcy. Koszt zadania to około 3 miliony złotych. Inwestycja otrzymała dofinansowanie w ramach wsparcia rządowego samorządów, tak zwanego covidowego. Obecnie prace koncentrują się na budowie ścian pierwszej kondygnacji. Wkrótce wykonywane będą schody oraz strop między parterem a pierwszym piętrem. Budynek będzie miał powierzchnię 625 metrów kwadratowych. Wzbogacimy się o 6 sal lekcyjnych, no i taki system sanitariatów. Ta przestrzeń, te nowe klasy są nam potrzebne po to, abyśmy bez większych problemów mogli w przyszłości mieścić się w jednym budynku. Obiekt będzie połączony z istniejącym budynkiem. Będzie możliwość przejścia, że tak powiem, suchą nogą z jednego budynku do drugiego. Oprócz tego budynek również będzie miał niezależne wejście z zewnątrz. Na parterze oraz na piętrze budynku zlokalizowane będą 3 klasy szkolne oraz węzły sanitarne i klatka schodowa. Obiekt dostosowany będzie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Inwestycja ma być zrealizowana do sierpnia przyszłego roku, tak żeby od września, czyli od początku nowego roku szkolnego, mogły odbywać się w nowym budynku zajęcia. Prace przebiegają bardzo sprawnie, widać jak mury rosną. Mamy nadzieję, że do końca roku będzie ukończony budynek jakby w stanie surowym. Wiem, że na dachu mają być umieszczone panele słoneczne.